Łączna wartość tych czterech klawiatur to ponad 4000 zł, co daje średnio po 1000 zł na klawiaturę i są to najdroższe klawiatury w sklepie komputerowym. Ile? Czy warto i co dają nam takie klawiatury? My dzisiaj sprawdzimy to w tym odcinku. Myślę, że jeżeli chodzi o producentów, nie będziecie tu w ogóle zaskoczeni, bo mamy tu SteelSeriesa, mamy tutaj Asusa, mamy tutaj Razera oczywiście, ale to jest jedna firma, która może was zaskoczyć. Może nie to, że ma tak drogą klawiaturę, ale to, że tu się znalazła Alienware, moi drodzy. Wiedzieliście, że Alienware ma taką klawiaturę? Zaraz się jej przyjrzymy, porównamy sobie te cztery ciekawe modele. Płacąc tyle pieniędzy, to już jest towar premium i ja oczekuję nawet dobrych wrażeń związanych z otwarciem i z tym, co dostajemy więcej trochę. No, ja za tą kasę to oczekuję, że ta klawa sama będzie za mnie grała, nie? Otwieramy Alienware'a, który jest tu, zrób trochę miejsca. No i mamy od razu klawiaturę. Wow, naprawdę? 1300 zł, najdroższa klawiatura w naszym zestawieniu, także to jest grubas. Może chociaż będzie pachnieć tymi pieniędzmi. No, opakowana jest, no powiedzmy sobie szczerze, nic, żaden rocket science, bardzo klasycznie, bo po prostu w plastikową tutaj folię. Mamy dodatkowo przewód, który jest w zestawie. Mamy dodatkowo, myślałem, że to jest podkładka, chyba że sobie stworzy, słuchaj, podkładka po prostu z kartonika. No to znaczy, że ta klawiatura jest bardzo customowa, tak nie wiem. Tak, tak, możesz z kartonika, jak w Nintendo kiedyś miałeś, Labo, możesz sobie złożyć co chcesz z kartonu do niej. Wlepson. Ale fajno. No instrukcje obsługi i jeszcze tutaj, gdyby już myśleliście, że to koniec, a nie, jest coś takiego, zaraz się nad tym pochylimy, jak sobie będziemy mówić o klawiaturze i jest dongiel też, bardzo estetyczny i mały przede wszystkim, to jest fajne. Czujesz się ukontentowany czy delikatnie zawiedziony? No, znaczy interesują mnie te właśnie te małe elementy tego zestawu. Tak, myślałem, że małe elementy cię zainteresują. Następna klawiatura. Teraz coś mniejszego, idealnie twój gabaryt. Tak? No bo ja jestem pro gamerem, a oni używają taki mały. I moim zdaniem już na pierwszy rzut oka jest to podane... Gorzej. Lepiej! Uważasz, że to jest gorzej? Tak. W sensie, no co tu się różni? Tu no się nie, różni ale tylko, że ta folia jest inna. No ale słuchaj, patrz, inna. Patrz to, właśnie o tych rzeczach mówiłem. Widzisz? Taka ściereczka. Wow! Mamy klawiaturę, na samej klawiaturze mało się dzieje, ale o tym za chwilę. I co tu jeszcze jest dopchane? Mamy... Przewód. Przewód w oplocie. Mamy tutaj dodatkowe pudełko, gdzie jest kikapuler and wireless dongle inside, więc no dobrze. No, no dobrze, to sobie... że to jest podpisane chociaż. No. Mamy tego dongla również i którego nie mogę wyjąć jak na złość i dodatkową tutaj pod przeduszkę. I coś tu miało być jeszcze. Keycap puller. A, taki zwykły. Taki... No, przynajmniej pomarańczowy. Nie ma niestety pod spodem miejsca na keycap puller, a szkoda, bo ja to rozwiązanie lubię. Nic więcej tu nie znajdziemy. Nie wiem, coś mi jest nie tak z tym pudełkiem moim zdaniem. W ogóle dlaczego to jest takie długie? To jest marnowanie kartonu. No bo zobacz, to sobie otworzymy. Z czego się spodziewasz? No tak, liczyłem, że będzie bardziej tutaj imponujący ten keycap puller, on jest taki basicowy na maksa. Apex Pro Mini Wireless to koszt około 1000 zł, chociaż teraz widziałem w promocji za 800, także da się wyłapać taniej. Pora na najdłuższe pudełko. Tak, najdłuższe, ale chyba też jedno z najcieńszych. Dobrze, Deathstalker V2 Pro to też wydatek troszkę ponad 1000 zł. I tutaj już klasyczne otwieranie i widzowie pierwsi, my potem. Mocno, że tak powiem, kartonowo, ale to ma pewnie podkreślić tą ekologiczność. Też podstawowa folia, jest przewód, który... O, taka mi się podoba folika, kiedy jest taka delikatnie zadymiona, bo się wydaje bardziej premium tak w czerni, nie taka podstawowa biała. Ewidentnie poddymili. Tutaj tylko instrukcja obsługi i Razer był tak wspaniałomyślny, że też daje wlepy. Tutaj oprócz przewodu jeszcze ten też do dongla, ta stacja. O proszę, tak prawie identyczne jak w stylu. Wygląda to w ten sposób. No dobra, to Razer jak wypadł w tym zestawieniu? Chyba najgorzej. Znaczy, no tam jeszcze było to zapakowane w kartoniki, tutaj kabel razem z tym, jakby to nazwać, adapterem. Było w jednej folii, słabo. No mówiłeś, że Razer jest najcięższy
muszę cię jednak zaskoczyć. Ja będę najcieńszy, przepraszam, to może moja wymowa, najcieńszy, a nie najcieńszy. Myślałem, że mówisz o sobie. Asus Azot to jest koszt około 1200 zł. Zobaczmy, jak to jest zapakowane, wyciągamy i patrz, mamy dodatkowe pudełko, które jest już taki, ma premium vibe. O, no, o, no właśnie, o tym mówimy, że dostajesz specjalny taki ala welurowy woreczek, tu masz klawiaturę, no i patrz. Cały zestaw mojego mechanika. Cały zestaw mojego mechanika, to o tym będziemy jeszcze mówić, bo dostajemy switche, mamy cały zestaw do wymiany switchy, razem z takimi nawet podpórkami pod switche. Top, to top. Jest top. Pytanie jednak, jak same klawiatury, no bo wiecie, podanie jest ważne przy tych cenach, bo wszystko jest przy takiej cenie ważne, każdy ma najmniejszy element, ale klawiatura jest najważniejsza i teraz czas porównać. No dobra, mamy wszystkie cztery klawiatury na stole. Od razu mówię, nie oczekujcie od nas, że jednoznacznie powiemy wam, że ta jest najlepsza, bo to są bardzo różne rodzaje klawiatur, bo mamy Razera niskoprofilowego, mamy 60 od Steela, mamy pełnowymiarową klawiaturę od Alienware'a i niektórzy nie wyobrażają sobie życia bez tych przycisków numerycznych i mamy TKL-kę od Asusa, także to są zupełnie różne klawiatury, łączy je jednak to, że są naprawdę z najwyższej półki. No dobrze, i jeżeli chodzi o wygląd, to już subiektywnie, bo to też jest kwestia oczywiście, której nie rozstrzygniemy jednoznacznie, ale która ci się najbardziej podoba? No ja tutaj jestem za tym ROG, jako jedyna z tych klawiatur ma ekran. Faktycznie, no ten ekran ma wpływ na wygląd i dodaje takiej, no, że jest to zaawansowana technologicznie klawiatura, skoro ma nawet ekranik, prawda? Podświetlenie pewnie można zmienić na bardziej takie też nie, proste. No oczywiście, oczywiście, to jest defaultowe, ale no moim zdaniem jest nie tyle prosta, co elegancka, bo ma różnicowalne keycapy, że jest jeden kolor, jest drugi. Tak, ale nie narzuca się. Ale nie narzuca się, wręcz ma dodać takiego elementu jakby prestiżowości, że to jest produkt premium i jest też wykonana z metalu, także to też robi robotę. Mi się osobiście też podoba Razer, ale po prostu ten niskoprofilowy plate tutaj z takim logo, które też jest bardzo eleganckie, moim zdaniem to siedzi. Idziemy do rzeczy mniej subiektywnych, a mianowicie podświetlenie. Jeżeli chodzi o Steela, Steel ma taką swoją dość... Widać od razu, że to jest Steel, ciężko to pomylić. Samo podświetlenie, powiedziałbym, że takie po prostu... Poprawne. Poprawne. Za to Razer już bardzo fajnie podświetlony, w cukierkowy trochę taki sposób, jak my to mówimy. Trochę na wzór, nie dość, że niskoprofilowy, tak jak Razer Logitech G915, jeżeli dobrze pamiętam, to dodatkowo jeszcze podświetlenie też trochę w takim stylu, moim zdaniem bardzo fajne. Nawet jak tak się przyjrzymy z boku, to podświetlenie naprawdę jest wysokiej jakości. Asus, podświetlenie trochę inne, bo mocno wylewające się, jeżeli sobie zwrócicie uwagę na to, nadal moim zdaniem ponadprzeciętną, może nie top topów, ale fajne. No i został nam Alienware, który moim zdaniem, no takie podświetlenie po prostu zwykłe, nic specjalnego, szczerze powiedziawszy. Takie okej, okay, chociaż jeśli chodzi o podświetlenie przy tych pokrętłach, moim zdaniem jest bardzo, bardzo fajne. Tak, fajne, zwłaszcza, że jeżeli pokrętła używasz, na przykład joysticka, nie pokrętła tutaj używasz, to nie dość, że się ta barwa zmienia, to jeszcze się zmienia kierunkowo, tak? No to jest akurat fajne, że mamy tak pokazane to dobitnie, w którą stronę tutaj ten joystick układamy. Dwie najważniejsze rzeczy, które będziemy mieli, to możliwości tych klawiatur, czyli opcje, feature'y, jak zwał, tak zwał, no i switche. Zacznijmy od tej pierwszej, możliwości. I teraz tak, Steel to jest klawiatura najprostsza, bo to jest 60 i można powiedzieć, że oprócz tego, że mamy tutaj nóżki pod spodem i tego, że no, jest bezprzewodowa, więc możemy dać przewód, ale możemy się przełączyć z wireless na Bluetooth, to nie ma tu nic. To ma być stricte pod cel, a tym celem jest po prostu jak najwyższe osiągi, klawiatura jak najbardziej kompaktowa, która ma po prostu spełniać swoje zadanie, nie zajmować miejsca na biurku. Zależy, czy macie bardzo mocne e-sportowe aspiracje, czy jednak zależy wam na funkcjonalności, bo tej dużo więcej dostaniecie w Razerze. Fajne jest też to, że
ten dongiel, a w zasadzie odbiornik od niego, tutaj był, my go wyjęliśmy, ale jest chowalny w klawiaturze. To jest fajne, bo raz, że go nie będzie widać, że jest zamykany. Dwa, że trudniej go zgubić, jeżeli gdzieś się przemieszczamy. Dostajemy dodatkowo rolkę multimedialną i to taką dużą, no plus przycisk multimedialny. Sporo też się dzieje, jeżeli chodzi o przełączanie tej klawiatury bezprzewodowej, bo oczywiście możemy się przełączyć na Bluetooth i wireless albo na przewód, ale mamy dodatkowe przyciski 3, które jeżeli przełączymy się na Bluetooth, możemy przełączać się między urządzeniami, czyli możesz być podłączony pod telefon, laptop, komputer. Oprócz tego to w zasadzie byłoby na tyle. Alienware. Jeżeli chodzi o Alienware'a, no to coś tam się dzieje. Mamy nóżki, okej, okay, no jednostopniowe, boczne, wysokie. To trzeba podkreślić, że te nóżki są wysokie. Mamy też przełączanie znowu między wireless a Bluetooth i kolejna klawiatura, w której mamy opcję podłączenia się pod kilka urządzeń. Tutaj trochę mniej wygodne, bo tam mieliśmy oddzielne przyciski, co sprawia, że bardzo łatwo się przełączyć. Tutaj rotacyjnie, czyli ten sam przycisk, który sobie wciskamy albo dwa razy trzy, to niestety sprawia, że musimy pamiętać, że dobra, przytyliśmy raz czy dwa i czasami trzeba będzie spojrzeć, bo nam się podświetli to urządzenie, co... I weź się teraz tak wychyl. No właśnie, a weź się tak wychyl. Mamy pokrętło do multimediów, ono jest wciskane, jak widzicie, i też możemy się przekręcać, oraz taki joysticzek. Ja miałem cichą nadzieję, że to jest taki joysticzek, wiecie, w każdą stronę. On jest tylko niestety lewo-prawo, więc możemy sobie przełączać piosenki. Poza tym, jeżeli chodzi o tą klawiaturę, ma ona jeszcze jedną opcję, której nie ma każda inna i jest czymś, czego jeszcze nie widziałem. A mianowicie, mamy stację taką dokującą, którą mamy w każdej z tych klawiatur, ale ta jest inna. Jak widzicie, ona jest po jednej stronie, co już może sprawiać, że jest to w pewien sposób dziwne. Mamy podłączonego dongla, przez który odbiór jest wireless, no i mamy przewód. I jak to działa? Jeżeli sobie mamy klawiaturę, która działa wireless i to dajemy na stół, żeby ten jakby sygnał był jak najlepszy i jak najmniej stało na przeszkodzie, żeby był idealny, no i okej, okay, ale rozładowała nam się klawiatura. I teraz sprawa jest szybka i krótka. Bierzemy coś takiego, robimy bang, na magnesik, bang. Widzicie? Kurde, to jest akurat fajne, to fajnie wymyślone. To naprawdę super rozwiązanie. Ktoś tutaj miał głowę na karku. Pytanie, jak szybko się ładuje też przez to rozwiązanie. No ciekawe. No ciekawe, chyba się nie dowiemy. No i Asus, no tutaj dzieje się naprawdę, naprawdę dużo. No, nóżki są też dwustopniowe, przełączamy się między przewodem, Bluetoothem, a wirelessem. No, ale oczywiście mamy tutaj ekranik i ten ekranik jest LEDowy i możemy sobie nawigować po różnych elementach, chociażby tutaj przyciszać i podgłaśniać, sterowanie mocą podświetlenia. Mamy też informacje o tym, jak bateria jest mocno rozładowana, co też jest ważne. Wszystko widać, wszystko jest napisane. To jest coś, czego ja oczekuję też po klawiaturach premium, że będą dawały więcej niż taka zwykła, klasyczna klawiatura. To są hot swap. Co za tym idzie? Mamy cały zestawik, który już wam pokazywaliśmy. O kurde, dobra. Widzisz. No tu jest trochę tego sprzętu. Już widzę, że będziemy mieli do czynienia z hot swapami. Tu dostajecie całe DIY, można powiedzieć, której możemy sobie razem z pędzelkiem nawet, którym możemy wszystkie switche powyjmować, możemy je nasmarować tak jak chcemy, tak jak nam się podoba, pobawić się w takiego małego majsterkowicza i docelowo stworzyć tą klawiaturę personalizowaną pod siebie lub po prostu, kiedy ten lubrykant, który już jest nałożony, wyschnie, po prostu ją odświeżyć, czy tak jak można powiedzieć profesjonalnie, odserwisować po swojemu. Wow. Asus rozbił chyba bank możliwościami i tym, jak bardzo możemy sobie ją spersonalizować pod siebie, co we sporcie też jest ważne. Przyzwyczajenie, to jak chodzi dokładnie Switch, to jest ważne. Myślę, że jeszcze warto powiedzieć o jakości wykonania, bo to też przy droższych produktach ma bardzo duże znaczenie. SteelSeries jest wykonany z plastiku, chociaż trzeba tutaj pochwalić, że ten plastik jest naprawdę gruby i taki solidny i jeżeli sobie nawet... Chociaż... No, troszeczkę się chrota. Trochę ten plate w środku nawet działa od Switchy. No, jakby nie było, tutaj ten plastik jest ok, ale no, jak słyszycie, nawet w stylu trochę słychać. Jednak w Razerze mamy już ten plate górny przynajmniej, metalowy, to nadal cały czas robi trochę lepsze wrażenie i jednak oczekujemy, że jeżeli zapłacimy, to gdzieś ten metal trochę bardziej elegancki, trochę bardziej wytrzymały. Ale jest właśnie dosyć cienka, ciekawe właśnie jak jest z tym zaginaniem.
nie jest źle. Chociaż coś też nie, tam to styka, Switcha. Nie, nie mam żadnych uwag. Ciekawie jest w dwóch kolejnych przypadkach, bo Asus dla mnie to jest naprawdę potwór. Klot. Czuć klot, czuć w ciężkości klawiatury. Mimo że pod spodem jest plastik, to mamy grubą, bardzo grubą warstwę metalu, która po prostu sprawia, że wydaje się to niezniszczalne. Niezniszczalne. Bierzesz, próbujesz zgiąć, nic się nie dzieje. Po drugiej stronie jest Alienware, gdzie tu jest kawałek chyba taki tutaj metalowego plate'a, który nawet nie jest do końca klawiatury, tylko tutaj widzicie, odznacza się, że się kończy i tu jest już plastik i ten plastik, jak sobie weźmiecie tą klawiaturę, czujecie delikatny zawód. Ja tak czułem, że wziąłem ją do ręki i tak... Myślę, że w tej cenie to powinien być taki metalowy kloc. Trochę mi się wydaje, że pracuje ten plastik. No trochę tutaj, tak, nie? Zwłaszcza, że no, też trzeba powiedzieć, że jeżeli klawiatura jest dłuższa, no to łatwiej, żeby ten plastik się giął niż przy takiej krótkiej klawiaturze. Creme de la creme to oczywiście switche. I tutaj mamy też dużą różnorodność, bo mamy najbardziej klasyczne switche, jakie możemy sobie wyobrazić z wyższej oczywiście półki, to są Cherry MX, tutaj w tym przypadku Redy i jest to mechaniczny switch z dużą renomą, dobry switch, myślę, że szybki jak diabli, 90% ludzi będzie jak diabli, bo czerwony. Ja tak, dokładnie, usatysfakcjonowanych. Przechodzimy do Asusa, który ma też mechaniczne switche, w tym przypadku też czerwone, ale w tym przypadku autorskie, także trochę musieli się bardziej wysilić, inżynierowie musieli się nagłowić, żeby z gotowego rozwiązania nie korzystać. Oczywiście ja nie twierdzę, że to jest lepiej, bo czasami po co otwierać wyważone drzwi, tak? Ja myślę, że inżynierowie to tam się dobrze nasmarowali w tych No, sensach. To na pewno, o tym za chwilę. Trochę więcej możemy oczekiwać od Razera, bo to są już switche optomechaniczne. Sami sobie możecie zobaczyć, w tym przypadku purpurowe i ten switch jest nawet dość charakterystyczny z wyglądu. Naprawdę tutaj już jest top topów, jeżeli chodzi o responsywność i to, jak ta klawiatura szybko będzie reagować, zwłaszcza, że ten niski profil też tutaj pozwala na szybsze korzystanie z klawiatury. No, ale myślę, że nie trzeba mówić tutaj zbyt wiele, bo już było powiedziane, książki można by pisać o omnipointach, które są zastosowane w SteelSeriesa, które mają zmienną tą czułość nacisku i możemy sobie wybierać ten próg aktywacji. Cały czas jednak trzeba to podkreślić i ja to będę mówił, że jeżeli jesteś graczem takim zwykłym nazwijmy, nawet nie niedzielnym, ale takim goldem, platyną, diamentem nawet w LoLa, powiedzmy tak, uważam, że nie będziesz praktycznie w stanie, oprócz takiej wygody użytkowania, ale w czasie reakcji na ekranie dostrzec różnicy. Posłuchajmy też wszystkich czterech. Omnipointy u Steela. Fajny klik, bardzo satysfakcjonujący dźwięk. Nie za głośne. Nie za głośne, takie bym powiedział w punkt, jeżeli chodzi o głośność. No mnie to kuje w uszy. I powiem szczerze, że jeżeli chodzi o samo klikanie, jest naprawdę fajnie i czuć, że po prostu płytki jest ten switch, że szybko bardzo czujemy, że doszliśmy do końca, to... That's what she said. To niestety w przypadku purpurowych, niestety, no w moim subiektywnym wydaniu, ten dźwięk jest taki nieczysty, taki no, robotliwy. Nie wiem, jakiej onomatopeji miałbym tu użyć, ale jest to takie, no nie do końca coś, co satysfakcjonujące jest dla ucha. Wiesz, co bym powiedział? Że tak samo jak Cherry MX jest po prostu klasycznym już switchem z tradycjami, osłuchanym, to ta klawiatura właśnie tak brzmi jak tak. Typowa mechaniczna klawiatura. No i jest ten nasz król lubrykantu, czyli Asus. Czyli ty. Czyli Honory. Ten dźwięk aż mnie, taki trochę ASMR, no czuję jest, tutaj... Tak. I muszę przyznać, że jeżeli chodzi o wrażenia dźwiękowe, jest to crispy na maksa, jest to takie satysfakcjonujące i sama praca switcha jest też bardzo przyjemna, jest on taki właśnie szybki, smooth, ten próg aktywacji jest niski, no wow. Te
test gracza OSU został wykonany. Mam do was pytanie takie samo jak do ciebie. Gdybym ja teraz powiedział, możesz wziąć jedną z tych klawiatur do domu, ale tylko jedną, to którą byś wziął ze sobą? Którą wy byście wzięli ze sobą? Piszcie w komentarzach. Chyba jednak ROG. ROG. Bo te pełnowymiarowe klawiatury są ok, ale trochę za dużo, u mnie przynajmniej, miejsca na biurku zabierają. Ona jest, myślę, taka wielkościowo idealna. Steel na przykład trochę za mały, mimo że teraz korzystam z takiego Dark Projecta, który też jakby jest tak wymiarowo, ale brakuje mu niektórych przycisków, właśnie na przykład od F1 do F12. Jeżeli ja miałbym wziąć jedną klawiaturę, najmocniej zastanawiałbym się nad Razerem, który podoba mi się wizualnie i jest ciekawy, przykuwa oko. Wziąłbym ostatecznie ROG, bo ten ekranik, bo to działanie switchy bardzo wchodzi pod w megusta, także naprawdę jest to drogie, ale czujemy na każdym etapie tego zakupu, przekonujemy się, że zapłaciliśmy za coś, co nam oddaje. Chociaż to nadal jest naprawdę, naprawdę wysoka cena. No właśnie, co myślicie w ogóle o wydawaniu takich pieniędzy na klawiatury? Czy jest to już przesada, czy jednak jest to w pewien sposób uzasadnione? My tego nie komentujemy, bo uważamy, że jeżeli kogoś stać, to niech sobie używa jakiej klawiatury chce, jaka mu się podoba. Najważniejsze, żeby był zadowolony. Trzymajcie się, my kończymy. Do zobaczenia w następną niedzielę. No i tyle. Cześć.